na nockę stanęliśmy nad jeziorkiem. Ale tak naprawdę to nie wiemy, jak nawet tak się nazywa, muszę to sprawdzić, bo jechaliśmy już wieczorem, ciemno było, chcieliśmy dojechać do Czech i stanąć gdzieś na noc i jeden parking okazał się niewypałem, bo postawili w międzyczasie bariery. No i przyjechaliśmy tu, tam stoi jakiś kamper, ale ten kamper chyba, też Ford zresztą, to on chyba ktoś go tu trzyma po prostu. No i stanęliśmy tak tu, bo była burza w nocy, potem przyjechał następny kamper, ale już odjechali raniutko, no i widzieliśmy, że tu jest taka ruina jakaś częściowa, bo ten budynek na przykład jest opuszczony, ale ten już jest widać zadbany. A tu jest wejście na taki jakiś stary, nie wiem, jakieś magazyny. I tam znaleźliśmy fajny samochód, nie? Widać jezioro. A to jakiś stary kombinat, taki PGR czy coś tam jest. No wiem, przejdziemy się tam kawałek. Zobaczymy, tutaj stoi stara Skoda. W końcu jesteśmy w Czechach. Już ją widać, o. Proszę bardzo. Nie dotykamy tam nic, Eryk, bo to jest widać zamknięte świeżo na kłódkę, tylko chcemy zobaczyć. A tu dystrybutor stary, to była jakaś stacja paliw. Wewnętrzna taka. Taka skodzinka. Zobacz. Stara Skoda, silnik z tyłu. Świeża, jeszcze chyba jeździła dosyć nie tak. Tutaj coś jest, widzę, ona niekompletna. Ktoś ją tutaj, ktoś koła pozdejmował. W środku myszy grasują. Chodź tu, Hanka. Hanka, chodź. Skodzinka. Kiedyś to był szczyt marzeń w Polsce. W latach... No, otwarta jest. Chodź tu! Chodź! Przepraszam za szarpanie, ale musiałem psa wyciągnąć z chaszczy, bo coś wygniotała. Jakiś... Aha, nawóz. Dlaczego? Tu jest jak śmierdzi? To jest nawóz? Mhm. Nie, no ale jakiś taki granulat. Aha. Jakieś kompostowniki. To używają tego. Dobra, idziemy stąd, bo tu śmierdzi strasznie. I koniec urbexu. No nie wiem, urbexy będziemy tutaj uskuteczniać? Uważaj, nie wchodź na te klapy metalowe. Ominie. Zdewastowane biura. Zobacz, jaka mapa tu jest. Tu się ktoś zesrał. O, fu. Zobacz, jaka mapa. Co? To schody donikąd. Zobacz. Te schody prowadzą donikąd. Patrzcie, jaka tutaj była świetlica. Co? Czego się wystraszyłeś? Jaka świetlica tu była. Telefon jakiś był. Nie wchodzę tu, bo to ktoś sobie urządził normalnie toaletę. Ale meble, no taki śmierdzi takim starym kredensem. Nie wiem, jak się wchodzi po tych schodach, jak są zamurowane. Ale u góry ewidentnie gdzieś łażą. Gdzieś musi być wejście jakieś osobne. Ten kamper też robi takie wrażenie opuszczonego. Tu? Co tu się działo? Zobacz. To jest dobra toaleta. Tu siedział jakiś cieć. Telewizor. Telewizor jest? Jest. Gdzie trzeba? Gdzie trzeba? Nie wiem. Nie wchodź tam. Mhm.
Zobacz, jakie schody kamienne. Idziemy? Nie wiem, na razie tu zobaczmy, co to jest. Jakie klosze. Nie ma, tu jest wyjście. Chyba płacimy. Biura, o tam samochód stoi jakiś, bo tam jest używane to. Nie będziemy się tam pojawiać. Ja tam chcę szukać, nie wchodź tam. To wszystko dobrze, ty. Kwiatki. Ktoś nie zadzwonił kwiatki. No tu. Sralnie. Tu koczują bezdomni. No idę po środku. Więzienie było nawet. Potłuczone są te kamienie. Balustrady już też ktoś pokradł. Balustrady też ktoś pokradł. Zobacz, jaka to była stołówka. Ale śmierdzi. Wygląda na stołówkę. Dobra, idziemy stąd. Smród, brud i ubóstwo. Zjechaliśmy 900 metrów z miejscówki do Muzeum Archeologicznego. No to idziemy. Można. Bar jakiś. Malutki, ale jest. A tu? Nowoczesna bryła muzeum. Zwiedzanie zaczynamy od sali kinowej. Ale myśmy przyszli w trakcie już seansu. Pokazują tutaj wykopaliska, jak tutaj się odbywało. My jesteśmy na górze muzeum, tak? No to jest to wnętrze tego muzeum. Tak konstrukcje widać na zewnątrz. Jakie cuda można tu znaleźć? To głośno jest. Ale zobacz, ten nóż bardzo podobny do tego, co ja mam, takiego z Guatemali, nie? W takiej samej technice wykonany podobno. Strasznie głośno jest. No bo tu jesteśmy w holu, a tu co tu jest? No, ten. Tak, to są prawdziwe rzeczy na nim. To jest cios mamuta, ale nie wiem, czy to jest rekonstrukcja. Tu jest napisane. Czyli sobie to przetłumaczymy. Kopia. Kopia, kopia. Nie ma. Jakieś takie. Widzisz? Robili nitki. Później z czasem całe materiały. A zobacz, tu takie ozdoby są jakieś, nie? Zaczynało się od czegoś takiego, potem takiego, 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 takiego i tak. A tu zobacz, jakieś ozdoby są, nie? Pierwszym. To są ozdoby z kości mamutowej. Mamutowej, mamuta. Przeczytałem po czesku, tak jak jest to napisane. Przepraszam. Tu są pokazane te rzeczy, gdzie były odnalezione na mapie.
tym miejscu, tym. Dużo jest tu na terenach właśnie Czech i Słowacji, nie? Takie coś było tam. Dzieci też miały lalki. Wtedy. Wykonana ręcznie. Grób. No tu wykopaliska i postawili tak muzeum, żeby to, wiesz, było zabezpieczone, nie? A jest to opisane, czy to jest autentyk, czy to jest po prostu rekonstrukcja? Musimy to doczytać. Grób potrójny. Widzisz? A tam dziwna ta czaszka jest. Krwista taka? Zęby tam są jakieś na tej czaszce u góry. Widzisz? Coś jeszcze tu jest? Nie. Tu mamy oryginał te. Ale nie wszystko to rekonstrukcja. Zwierzęce zęby to są, nie? Kopie. To jest oryginał. To jest kopia. No, tu jest kopia. To jest jakiś krzemień taki, do narzędzie ostrze. Oryginał. Barwniki robili, widzisz, z tych kamieni, tymi, tutaj tak tłukli te kamienie, że wykonywali jakieś barwniki. Ja też taką kamienię wykonuję. Może te barwniki to są właśnie tutaj, na tych czaszkach, nie? Wszystkie tu, większość eksponatów to są kopie, bo są bardzo cenne i one są gdzieś zabezpieczone pewnie, żeby się nie utleniały przed warunkami atmosferycznymi, nie? To wszystko kopie, nie? Jakiś opuszczony obiekt. Przejście po schodkach nad taką rzeczką Mołą. Chyba do miasta tam gdzieś wyjdziemy, jak przejdziemy tędy. Spojrzymy, pójdziemy tą schronką. Chodź, zobaczymy, co tam Hania jest. Chodź. Dasz radę. Chodź, dobry pies. Dobry pies, do deski sam. Chodź, dobry pies. O, świetnie. Super, dobry pies. To wyszłyśmy na ten parking górny, gdzie kampery nie mają wjazdu już. Tylko wysokość 2 metry. To tu jest taki skrót. I tu się schodzi do muzeum. Kopie. Tak. Ten tu chodzi o zęby. To w ogóle nie ma zęby. Porównanie masz. Człowiek z krainy lodu. Gdzie to? Tak. A ten? A ten? Co? To bardziej taka jest nasza, neandertalczyk. Otwórz szufladę, tam są też. To są repliki. Jakie ostre. Chodź. Ja wszystko mogę. Chodź. Nie. Wchodź, można. Nie wchodzisz. Można. Zamykaj to. Wchodź. Nie można. Jak nie można, jak można. Ludzie nie wiedzą, że to można, a tu można. Tak. Jesteśmy teraz na autentycznym wykopalisku. Widzisz? Tylko światło zgasło, widzisz, bo żeś się czaił. Masz tu opisane wszystko, patrz. Poroże jakiegoś zieleniowatego mamuta, żebra mamuta tutaj są. Proszę bardzo. Specjalnie to światło zgasło, żeby nam to podświetlać. A teraz to mamuta. Kończyny jakieś. Fragmenty. Widzisz? Nie wiedzą, że to ma. No tu jednak chyba można, jak jest podświetlone.
Całe to wykopalisko tak wygląda. Widzisz? Oni te warstwy odkrywają, tak jak byśmy widzieli tam, nie? 10, 9. Odliczanie 8, do pokazu. 7, 6. I tak warstwa po warstwie odsłaniali wszystkie te elementy. Świetne to muzeum, nie? I architektura to jest fajna taka. Z betonu wszystko wylane. Wygląda wejście do muzeum, a tam nasze chłopaki poszli zwiedzać górę architektury. Tu parking jest cały pełny. Tam chyba ludzie nie wiedzą, że mogą parkować na tym górnym parkingu i przejść tutaj sobie takim skrótem. Ale much. Ja patrzyłem tu przez to okno. Jest piękny widok tutaj na zamek. Patrz, też są winnice i zamek, tak jak w Austrii, tam gdzie jedliśmy śniadanko. No nie ma. Spójrzmy, co tu jest. O. Tu znaleziono te rzeczy. W tym miejscu? No gdzieś tu. Tu gdzie jest muzeum. Ile much ty? I jezioro. To chyba jakiś pracownik muzeum wyszedł. Fajnie przebrany. A tam z boczku jest jeszcze taki mały bar w przyczepie. Nie, to chyba jednak turysta jest. Pomyliłam się. Nie wiem, na mapie jest napisane nowe młyny jakieś. To jest jakiś chyba retencyjny na rzece. Zbiornik. Tak. Zalali widać chyba jakieś miejscowości, bo tam stoi drzewo na środku. Gdzieś na zdjęciach widziałem mamuta takiego z roślin. I nie widzę go tu nigdzie. A zatem kończymy stąd. Kierujemy się w stronę Polski. Jeszcze chcę zobaczyć w Żorach Muzeum Ognia. W Żorach byliśmy w zeszłym roku. Kto ogląda, to wie. W koreańskiej knajpie. Erik! Już! Co jest? Tu jesteśmy w Polsce. Kto się cieszy, że wraca do domu? Do szkoły. Kto się tak cieszy, że do szkoły wraca? A. Żory. Muzeum Ognia. Ładny budyneczek. A tu jak kogoś paliło. Pragnienie. Coś do ciebie mówi? Ale fajnie. Ogień jako dar natury. Od jaskini do parowca. Widzisz? Historia ognia. Pomieszczenie przechodzimy, tak? Ugaś pożar. Jest. Udało się. Fil.
Florian. Florian. Pięknie, udało ci się, ugasiłeś ogień. Super! Pięknie! To jest silnik. Silnik już. Mocniej gotujesz? Zagotowałeś dwa razy. No, fajnie. Dlaczego fajną ma buzię ten pan? Lubisz sztuczne ognie? Jaki utwór nam wybierzesz? Wszystko? Tam zostawiamy. Za wolno. Zaczęliśmy na tym rądku? Skrzyżowaniu. I kończymy na tym skrzyżowaniu. Już jesteśmy prawie w domu. Koniec włoskiej przygody. Jedziemy, zielone.